Potężny włodarz Fame MMA, Boxdel, Masny Ben, Idelty, czyli właściwie Michał Baron. Urodzony w Poznaniu, polski youtuber, influencer oraz piosenkarz. Udziałowiec i zawodnik Federacji Fame MMA. W październiku 2023 roku został wkręcony w aferę Pandora Gate. Został oskarżony o ukrywanie pedofila oraz opisanie nieodpowiednich wiadomości do nieletnich. Na początku został całkowicie skancelowany z polskiego internetu. Jednak jak on sobie radzi teraz i dlaczego znów jego wizerunek jest popularny? Zapraszam Cię do oglądania odcinka. Jak Boxdel wrócił do internetu po Pandora Gate. Pochodzi z Poznania. Działalność na YouTube zaczął pod pseudonimem Idelty, publikując filmy o tematyce gamingowej, skupiającej się głównie na grze Minecraft. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku serii Cups and Robbers. W 2015 roku pod pseudonimem Boxdel prowadzi kanał na YouTubie, na którym początkowo publikował m.in. filmiki przedstawiające fakty i ciekawostki o innych znanych twórcach internetowych, tak jak ja. W 2018 roku został jednym z czterech współwłaścicieli Fame MMA, federacji organizującej galę typu Freak Fight. Rywalizował też jako zawodnik tej federacji, walcząc m.in. z Kubańczykiem, Don Casio czy Pawłem Jóźwiakiem. Był jednym z członków projektu muzycznego Masno, z którym wydał album pod tytułem Gang. Po zakończeniu projektu brał udział w jego przedłużeniu skupiającym się wyłącznie na tworzeniu muzyki MGNG, z którym wydał utwory takie jak Coco, Belvedere, Loda, Yo Mamale, Jetlag czy Trójkąt Bermudzki. 3 października 2023 roku Sylwester Wardenga opublikował na kanale Wataha materiał, w którym wyjawił, że Boxdel pisał niestosowne wiadomości do nieletnich dziewczyn, a także wiedział o tym, iż Stewart Barton spotykał się i prowadził korespondencję o podtekście erotycznym z dziewczynami poniżej 15 roku życia. Niestety, Boxdel, ale bezczelnie kłamiesz. Tygodniami oszukiwałeś i zwodziłeś mnie oraz widzów. Ze screenów rozmów z dziewczynami wynika, że dobrze wiedziałeś o tym, co Stew wyczynia. Serio, nie było to dla ciebie dziwne, że 20-kilkuletni twórca kręci z 14-latkami? Był to dla mnie ciężki materiał i czuję się oszukany przez bliskiego kolegę. Kiedyś może bym nawet rzekł kandydata na przyjaciela. Po tym filmie szybko wszystkie firmy, sponsorzy oraz federacje się od niego odcięły, takie jak Move Federation, Fame MMA czy GPS. Przez film Wardengi również rozpadło się dotychczas znane GOATS. No i od razu po tym filmie Boxdel wydał oświadczenie. W filmie Boxdel, poznajcie prawdę, opowiedział on o wszystkich wiadomościach, które pisał oraz zdradził inną osobę, która powinna uczestniczyć w Pandora Gate, która potem została ujawniona również przez Konopskiego. Do filmu zaprosił on wszystkim znaną Olciak, która w pierwszym wywiadzie z Kubą Wontorem znała całkowicie inaczej niż znała w filmie Boxdela. Dlatego oskarżono ją o straszną hipokryzję. Odpowiedzią Boxdela, jak Ola do mnie zadzwoniła podczas nagrywania odcinka, też jej o tym wspomniałem i dość mocno się zbulwersowała. A co w kwestii tego, że rozsyłał twoje softy do innych twórców? Weź, to jest w ogóle screeny można podrobić. Mnie to w ogóle nie... A ty wiesz, że pokazała nagranie ekranu z tym, jak on to wysyłał dalej, nie? A teraz na odcinku Boxdela padł tekst, że oni to już dawno sobie przegadali i wszystko jest już ogarnięte. Ogarniemy to! Razem z Olką porozmawialiśmy na ten temat. Było mi w chuj głupio ogólnie przez to, bo... Boxdel po tym filmie wypadł średnio, lecz większość ludzi go wspierała. Ponieważ jego argumenty były w miarę logiczne, wydał on również drugi film, 13 minut o Pandora Gate, który był bardziej merytoryczny i bardziej znany z dzisiejszego YouTube'a. Wypadł on o wiele lepiej, bo ma on 250 tysięcy lajków i tak naprawdę ten film przekonał większość o tym, że on nie jest aż tak winny jak reszta osób wplątanych w Pandora Gate. Po tym filmie rozpoczął on serię The Goat, w której pokazywał on przez 5 filmów o tym, jak on siebie odbudował i jak odbudowuje swój cały wizerunek w internecie, co mu się zresztą po tej serii udało. Zacznijmy od pierwszego punktu, który udamy sobie tutaj, bo to jest bardzo ważne. Wizerunek. To coś, co musimy odbudować. I żeby wizerunek odbudować, to będziemy musieli zaplanować to. Ale na razie jakby wypiszmy sobie cele, bo tak musimy zacząć, nie? Był on przez tą serię dosyć mocno ciśnięty, znaczy tak naprawdę on jako jedyny najbardziej skorzystał na Pandora Gate, ponieważ dużo go to nauczyło i jest on teraz całkowicie innym człowiekiem. Mieszkał on przez ten czas w ambasadzie, w której spotykał on się również ze starym teamem Goats oraz z Wardengą i pogodzili się oni, ponieważ Boxdel niejako zrozumiał całą motywację Wardengi do nagrania filmu o nim. Jednak w międzyczasie Goats
zaczęła wrzucać stare, nagrane odcinki jeszcze sprzed całej dramy, które skutkowały ogromnymi wyświetleniami. Występowała na nich jeszcze stara ekipa Goats. Jednak gdy odcinki im się skończyły, trzeba było pomyśleć co dalej. Bogzy oraz Wardęga wrzucili na kanał Wardęgi pierwszy odcinek podcastu Goats, w którym wyjaśnili oni całe nieporozumienie pomiędzy sobą i się pogodzili. Wardęga ujawnił to, że był zastraszany przez Bogzdela, a Bogzdel to wytłumaczył. Przyjechałeś, byłeś taki bardzo agresywny, nabuzowany. Wtedy mi też powiedziałeś, że absolutnie zakazujesz mi publikacji tej twojej spowiedzi. I zacząłeś wtedy, dla mnie nawet trochę wrzeszczeć, że Konop mnie zdradzi, że mam nie ufać Konopowi, że Konop w ogóle planuje jak mnie przekręcić. No i finalnie, co dla mnie było takie przekreślające wtedy naszą całkowicie znajomość i to, jakie mieliśmy relacje, no, że mnie nastraszyłeś. Pamiętasz w ogóle, co wtedy powiedziałeś? Powiedziałem, że wiesz, że pamiętaj, że ja się mogę zemścić i tak dalej, nie? Użyłeś wtedy takiego sformułowania, że co ci wtedy pozostanie, że będziesz miał chyba 30 milionów na zemstę. No, było coś i ja to odebrałem wtedy, wiesz, bardzo personalnie. W ogóle nie wierzę, że dysponujesz takim majątkiem, to po pierwsze. No, ale wiedziałem, że jesteś gotowy na wszystko i że no, ja wtedy uznałem, że się bardzo odkleiłeś. Tylko mówię, jakieś głupie wiadomości i on za to zniszczy mi życie, wiesz o co chodzi, że tak wtedy myślałem, nie? To jest prawda, wiesz, ja ci teraz mówię szczerze, Ja tak wtedy myślałem. Ja nie traktowałem tego, że to było coś strasznego, nie? Tylko, że ty chcesz po prostu dokręcić mi śrubę przez to, że dostałeś, wiesz, na przykład jakąś wiadomość, stary, wiesz, która jest w tamtym czasie nie była dla mnie tak istotna, nie? I mówię, kurwa mać, wiesz, każdego dnia jak budziłem się, kładłem się spać, ciężko mi było zasnąć, stary, z tą myślą, że zaraz wyjdzie ten dzień premiery tego materiału, nie? Że on może eskalować, że może zrobić mi to krzywdę olbrzymią, nie? No i po prostu ja jako taka, no tak jak mówię, ja tutaj mówię ci bez ogródek, szczerze, nie? Ja chciałem temu zapobiec, bo ja ze strachu, nie? No dobra, ale ty liczyłeś, że na przykład strasząc mnie, że będziesz miał ogromne pieniądze na zemstę, znasz mnie, nie? No. I wierzyłeś, że ja wtedy powiem, a to nie, to w takim nie, razie nie bo wiesz, robię. Ja też, to było tak jakby, wiadomo, powiedziane między wierszami, nie? Wszystko, że to nie było takie dosadne, że Sylwek, ja ci coś zrobię, czy coś, nie? Dla mnie to było bardzo dosadne i jakby zrozumiałem przekaz. Zaraz po tym wywiadzie wstawili oni na główny kanał Goats odcinek już bez starego składu, gdzie był sam Wardęga, Bogzdel, Wojtek Gola oraz jego nowa dziewczyna. Nagrali oni w ciągu tygodnia 3 odcinki, z czego jeden to vlog, a drugi to kolejny odcinek podcastu, który tym razem był jeszcze z Wojtkiem Golą. Wygląda na to, że zaczynają oni go powoli znowu wdrażać w internet oraz na kanał Goats, ponieważ Wardęga dał mu trzecią szansę. No i musimy to uszanować. Goats prężnie teraz pracują nad tym, aby uzupełnić swój nowy skład oraz Wardęga zależy na tym, aby Izak powrócił do tego składu. Lecz na Kacpra Mójskiego nie możemy liczyć, ponieważ zostało ustalone, że on już idzie swoją drogą i do Goats nie powróci. A więc tak do tej pory sobie radzi Bogzdel. Jest on na dobrej drodze, a nawet na jeszcze lepszej niż kiedyś był, do swojej popularności. Jeżeli jesteście ciekawi odcinka o karierze Konopskiego, to zapraszam was do odcinka Jak Konopski podbił polski internet. Jeżeli ten wam się spodobał, to tamten na pewno wam się spodoba.